Dzisiaj pobawimy się w robieniu takiego statywu do wideorejestratora, do kamery. Ja mam takie dość potężne sprzęty, ale stwierdziłem, że fajnie by było zrobić właśnie tymi kamerami z lampą analizującą taką nocną jakby przejażdżkę po mieście, żeby zobaczyć dokładnie te światła latarni, samochodów. Zamieniają się w takie smugi światła. No bo tak działa właśnie ta technologia tych lamp analizujących. Jest pewne opóźnienie i to o wiele ciekawiej wygląda niż właśnie taką zwykłą kamerą. No więc ja pomyślałem, jaką kamerę dostosować. Ta jest trochę ciemna i niezbyt nadaje się do nocnych przejażdżek. Ale z tego co czytałem właśnie, te lampy analizujące Neowicon, tak jak w tych kamerach jest, tych takich mniejszych już, późniejszych, było o wiele jaśniejsze i faktycznie tak jest, bo sprawdzają tę dane, kamerę. Natomiast, nie wiem, ma pewne zakłócenia, może pokażę tam później, gdzieś tam wrzucę fotę. Przy poruszaniu się dochodzi jakby do takiego zaczernienia obrazu. Zwłaszcza jeśli poruszamy na przykład na jakiś obiekt, który jest jasny, jasno oświetlony, potem wchodzimy w czerń, pojawia się jakby takie czarna kotara z fioletowym zabarwieniem. Bardzo ciekawy efekt, taki trochę psychodeliczny, no ale nie zawsze pożądany. Więc, ale jak się trzyma stacjonarnie, to w zasadzie chyba nie ma tego efektu, tylko przy poruszaniu się, więc może będzie działało. No i w każdym razie przejdę może do rzeczy, bo wiadomo, to można zawsze taką wiedzę wykorzystać do zrobienia jakiegokolwiek statywu porządnego. Ja właśnie szukałem ostatnio informacji na ten temat, jak coś takiego wykonać. To nie będzie potrzebne. Jest kilka sposobów, chyba najbardziej popularnym jest to mocowanie do zagłówku. Ale mnie się osobiście to nie podoba, bo widziałem te filmy i jednak ta kamera trochę drgała. Oczywiście można kupić jakiś tam statyw profesjonalny, bardzo drogi, ale po co? To nie ma moim zdaniem większego sensu, jak się chce to użyć, tak powiedzmy sobie, do zabawy w ramach jakiegoś eksperymentu, a nie do jakiejś hollywoodzkiej produkcji filmowej. Wiadomo, są te statywy jeszcze na przystawki, ale to oczywiście przy takich kamerach, jak pokazywałem, to mija się z celem. Poza tym nie wiem, jak te przystawki, chyba kiedyś się coś takiego chyba bawiłem. Takimi małymi kamerami niezbyt to jakby też działało, też się trzęsło. Więc poszukałem trochę informacji na ten temat i wyciągnąłem wnioski z tego, co obejrzałem. Więc będzie nam potrzebny taki statyw, zwykły statyw. Ważne, żeby miał te tutaj końcówki, prawda? Potem zobaczymy, po co to jest. On jest aluminiowy, dość solidny. Tak, druga rzecz to będą takie ekspandery, gumki. Nie wiem, mam tylko jedną, ale już zamówiłem dwie kolejne. Kosztuje coś takiego 5 zł, więc śmieszne pieniądze. Stara koszula. O, z długimi rękawami, koniecznie z długimi. Nożyczki. No i najważniejsze, czyli balast. To jest ołów. Najlepiej byłoby go mieć w wersji takiej śrutowej, ale taki mam. Kiedyś sobie to robiłem, więc stwierdziłem, że do czegoś to wykorzystam. Ale można wykorzystać właściwie wszystko. Piasek, ludzie wykorzystują worki z piaskiem. Pewnie działałoby też zwykła ziemia z ogródka albo kamienie. Akurat mam ołów, więc mogę ten balast cały jakby skompresować, żeby było tego mniej w objętości. Dobra, no i co? I zabieramy się do roboty. Zakasujemy rękawy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że najważniejsze też jest ważną rzeczą ten sznurek. Dobra, to nie istotność. Sznurek, linka, cokolwiek. Mamy tą koszulę. Najpierw zrobimy balast. To jest koszula, którą dostałem w prezencie. Ktoś mi ją wysłał w paczce jako wypełniacz.
Więc trochę wieśniacka, ale dobry stary jeans, więc w sam raz nada się na nasze potrzeby. O, jeden rękaw. Teraz będzie koszula z krótkim rękawkiem. Mocny materiał, to podstawa. Dobra, to już jest wszystko. Możemy sobie wywinąć, żeby to lepiej wyglądało. Miałem chwilę przerwy. No dobra, mamy to. Wyciągamy. Zaraz. Dobra. Ciemnia. Światło nam się kończy. Zważymy sobie, co nie zaważy. Żeby mniej więcej były takie podobne wagi. Podobne wagi. Myślę, że do 10 kilo. Będzie to bijemy. Będzie wystarczające, żeby go obciążyć. No właśnie. O. Właściwie to może być trochę luźne, nawet to nie jest taki głupi pomysł. No jest dość solidne. Ja jestem właśnie zwolennikiem robienia czegoś na szybko, bo to nie ma sensu się za bardzo męczyć. Jeżeli można coś zrobić prościej, szybciej, taniej, to czemu nie? Męczenie się właśnie z tymi statywami, co widziałem na internecie, pokazywanie jakichś takich dziur, używanie elektronarzędzi, kombinowanie z jakimiś kątownikami, deskami, to mi się to męczące. Trzeba poświęcić popołudnie na coś takiego. To co tutaj mam, można wozić ze sobą, wrzucić taki ten balast do bagażnika, statyw i mieć. A tamte systemy, no to raz, że trochę to już dziwnie wyglądało, bo auto było kompletnie zmodyfikowane. Widziałem też taki statyw hollywoodzki. Ktoś montował cały jakby taki rodzaj takiego, nie wiem, takiej drewnianej konstrukcji, którą montował na drzwiach od samochodu, także kamera filmowała z boku i może to fajnie wyglądało, natomiast zbudowanie czegoś takiego to też byłoby pracochłonne. Trzeba by jakieś paździerze znaleźć, najlepiej na śmietnikach, dociąć je. No i powbijać gwoździe czy wkręty. No to... No i potem jeździć po mieście z takimi... Wyglądało to jak stołek, jakby drewniany stołek ktoś zawiesił na drzwiach. No i potem mieć dziwne zapytania od panów w szaro-niebieskich samochodach, co to jest. Czy to nie sprawia takiego zagrożenia w ruchu drogowym. Więc po co sobie robić problemy? Czasami właśnie o to chodzi, że takie proste rozwiązania są najlepsze. Może to zadziała. Jakby dociążę to.
tutaj. Prawda? Czyli mamy już... Ma to widać. Mamy. Mamy coś takiego. No i co? I robimy to samo z tym drugim. To... Na wielkiej filozofii. Jakby to powiązało. No, trzeba też uważać, żeby nie przesadzić i nie przeciążyć tych metalowych. O, teraz podnieść to nie ma praktycznie żadnych szans, żadnej opcji. Jest to bardzo stabilne. I o to nam właśnie chodzi przede wszystkim, żeby ten statyw w tym wałcie, jak już go wsadzimy, już nawet to będzie potrzebne. Tymi hakami obwiążemy, czy nie wiem, do jakichś jeszcze na przykład elementów samochodu podciągniemy, można powiedzieć, tak żeby on się przyczepiać. I jeszcze pasami bezpieczeństwa przypiąć. Myślę, że powinno to być tutaj, jak się wkręci tą kamerę, to powinno całkiem fajnie działać. No ale to już może test zrobimy później. Nie wiem, czy w kolejnym filmie, czy dokończę go, ten film, co robię, kiedy indziej, i przetestuję tę kamerę, jak ona funkcjonuje.